Witam serdecznie, Daniel Miara. Dziś przedstawiam nowy plugin dla HikaShop. Będzie to payu.pl. Zajrzyjmy do samego pluginu. Znajdziemy tutaj oczywiście standardowe pola. Dodatkowo pola, które wygenerujemy po stronie payu, czyli POS ID, MD5, dwa klucze oraz POS OUT KEY. Co dalej? Mamy też adresy powrotu, które wystarczy zaznaczyć, skopiować i wkleić po stronie payu. Mamy oczywiście cztery statusy zamówień, które będą się zmieniały zgodnie z tym, co payu prześle do naszego systemu. Czyli jeżeli będzie oczywiście odrzucona płatność, no to ustawi się na ten status. Jeśli rezygnacja na ten i tak dalej. Co dalej? Sprawdzanie wartości zamówienia. Warto ustawić na tak, gdyż skrypt sprawdzi, czy płatność, którą dokonaliśmy, jest zgodna z tą, która została zamówiona, czyli która istnieje w zamówieniu. Język tutaj możemy wybrać polski, angielski. Sprawdzić dostępność kanałów, jest to bardzo ciekawa funkcja, która pozwala sprawdzić, czy dany kanał w danym momencie jest dostępny, aby przeprowadzić płatność. Opcja wyświetlania jest to opcja prezentacji listy kanałów. Będzie to po stronie waszego sklepu, bądź też automatyczne przejście będzie po stronie PayU. Postaram się wam to później pokazać. Tutaj podziel banki na kolumny. Tyczy się to właśnie tych trzech opcji, które tutaj są, właściwie dwóch tylko, bo rozwijana lista banków oczywiście nie ma tutaj znaczenia. Nazwa na klawiszu zapłać jest właśnie przy tej prezentacji wyżej, też to omówię, oraz kolor tego klawisza. Tutaj możecie wstawić wasz kod CSS i będziecie wtedy mogli modelować sobie ten klawisz. OK. To pole oczywiście zostaje do waszej dyspozycji. Możecie tutaj opisać waszą płatność, coś, co chcielibyście przekazać potencjalnemu klientowi. Dokonajmy płatności testowej. Mam tutaj jakiś produkt, dodam sobie go do koszyka. OK. Dostępnych opcji wybieramy oczywiście PayU, bo to nas interesuje. OK. Mamy płatność PayU. Robimy Next. I co widzimy? Mamy listę banków. To jest właśnie opcja, która w tej chwili widzimy tutaj ją. Lista banków z logami. Możemy zrobić też lista banków bez logotypów. Wtedy nie będzie tych logotypów danych banków. Bądź też rozwijane menu z listą banków. Jest to mało ciekawa opcja, ale może komuś się przydać. Wtedy może pokażę wam to, jak to działa. OK, ustawiliśmy teraz listę banków. Przejdźmy do naszego produktu, czyli właściwie dodajmy go do koszyka. Jeszcze raz Next. I widzimy listę banków, którymi możemy dokonać płatności. Oczywiście klawisz, o którym wcześniej wspomniałem, jest tutaj, czyli zapłać PayU. Mamy też najciekawszą funkcję, moim zdaniem, i najbezpieczniejszą z kolei. Będzie to funkcja automatyczne przejście do PayU. Dokonajmy teraz oczywiście tej płatności z automatycznym przejściem do PayU. Jest ona moim zdaniem najciekawsza i najbezpieczniejsza w tym przypadku. OK. W tym momencie jesteśmy przekierowani na stronę PayU płatności.pl, gdzie możemy z dostępnych kanałów wybrać płatność testową bądź też inny kanał. W naszym filmie wykorzystamy oczywiście płatność testową. Klikamy płatność testowa. Mamy informacje i teraz tak, przechodzimy do naszych zamówień. Mamy ich tutaj troszkę, bo dzisiaj wykonaliśmy. I teraz tak, mamy najnowsze zamówienie, czyli jest to zamówienie o numerze 32. 32, proszę tutaj i tutaj. OK. Poprawna autoryzacja, czyli chcemy oczywiście, że chcemy zapłacić za to zamówienie, tak? Przechodzimy do naszego sklepu, odświeżamy i status naszego zamówienia zmienił się na
zatwierdzone. Mamy tutaj oczywiście historię naszej płatności. Spróbujmy dokonać płatności, której nie zrealizujemy, albo bank odrzuci. Dodajmy coś do koszyka. Klikamy Next, czyli dalej. Płatność testowa, błędna autoryzacja, czyli bank odmówił zrealizowania takiej płatności. Odświeżamy naszą listę i zamówienie 33 jest cancelled. Spojrzymy do naszego zamówienia i mamy informację, że zamówienie nie zostało zrealizowane. Prosimy o kontakt z bankiem. To właściwie na tyle. Pełna automatyka. Zapraszam, adres do naszej strony, gdzie można zamówić, znajdzie się na dole tego filmiku. Przypomnę, że posiadamy również płatności .pay dla Hikashop.